Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym gameplayu na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj coś innego, dlatego że jeszcze tego nie było, mianowicie mobilne gierki. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Nvidia Shielda i jak widzicie mam możliwość nagrywania tego oczywiście za pomocą HDMI podłączone do karty przechwytywania, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, jeżeli chodzi o gry mobilne, to w moim przypadku wyglądało to tak, że coś co mi na dłużej przyciągnęło do grania mobilnie, czyli w jakąś mobilkę, to był albo Fallout Shelter, albo właśnie Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ta gra jest dostępna na iOS-a oraz Androida. Ona oficjalnie wyszła w 2016 roku w lipcu, w 2016, czy w 2016, mniejsza z tym. W każdym razie o niej niedawno tak naprawdę usłyszałem od Graby chyba. I sobie sprawdziłem i wciągnąłem się bardzo, bardzo mocno. Być może dlatego, że jestem jakimś tam, powiedzmy, fanem Dragon Balla. Oglądam prawie każdy odcinek nowego sezonu. Wiadomo, za Bajtla się wstawało wcześniej przed szkołą, żeby obejrzeć na RTL kolejny odcinek, wiecie, z francuskim dubbingiem i polskim lektorem. No nie wiem, no, Dragon Ball to jest coś, moje dzieciństwo, prawda? Więc sami zobaczycie, że mam tutaj chyba już prawie 60 poziom, jeżeli się dobrze orientuję. Codziennie wieczorem sobie grywam, jeżeli jestem gdzieś na wyjeździe i na przykład, nie wiem, w pociągu, to sobie grywam. W każdym, no zobaczcie, mam ile? O, można zobaczyć dokładnie ile gram. Total login bonus, 104 dni. Dokładnie 104 dni, więc no, powiedzmy, że ponad 3 miesiące, prawda? Ale consequence login day 2, więc jakiegoś dnia tam nie zaliczyłem niestety, nie miałem czasu. Więc okej, okay, niecodziennie jak widać. W każdym razie, na czym polega ta gra? Gra jest niestety, nie jest spolonizowana, nie jest po polsku, ale myślę, że to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Gra polega jakby, łączy ze sobą elementy strategiczne, planszówki i logicznego myślenia. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tak może ogólnie jeszcze sobie opowiem o tej grze, jeżeli ktoś by był zainteresowany. W każdym razie dostaliśmy w tym momencie jakieś tam nagrody za dzienne zalogowanie się. O tym wszystkim mogę wam za chwilę opowiedzieć, albo od razu opowiem. To na samej górze, no niestety, o, ja mogę kliknąć, to wtedy wy widzicie, bo ja nie mam kursora i to jest dla mnie takie dziwne, jak ja klikam na ekranie, ja nie wiem, czy wy to widzicie. Ten kryształek to jest ta jakby waluta płatna, waluta powiedzmy premium, ale najlepsze jest to, że ja w tej grze ani razu nie wydałem żadnej złotówki, więc można grać spokojnie free to play. To jest waluta, za którą przyzywamy sobie postacie, bo jakby naszym głównym clue jest stworzyć jak najlepszą ekipę, żeby pokonywać to coraz lepszych przeciwników i podejmować to coraz większe wyzwania, więc za nie sobie przywołujemy przeciwników. Ja ich mam w tym momencie w prawym górnym rogu, macie 595 takich kamieni, dostaliśmy teraz 3 za login hour maintenance, czyli jakiś tam rekompensata za to, że była jakaś przerwa techniczna. Z kolei te następne, ten i ten, to są rzeczy do treningu. Możemy oczywiście trenować nasze postaci, te, które już mamy, żeby były na coraz to większym levelu, żeby były coraz to silniejsze. Te Frame Pointsy również są walutą, za które można kupować między innymi właśnie też postacie przywoływać, bądź też kupować właśnie, nie wiem, przedmioty do treningów i tak dalej. Tutaj też są od Baby Guli takie Trade Pointsy, to też za to możemy coś kupować, więc zaakceptujmy sobie to wszystko. Jeżeli mówimy tu już o kupowaniu czegokolwiek, no mam 56 poziom w lewym górnym rogu, to jest poziom jakby konta. Ok, przyjmijmy sobie to. Jeżeli mówimy o shop, no to możemy sobie tutaj wejść i teraz tak, za tę premium walutę, no tutaj możemy sobie ją oczywiście kupić, jest to na złotówki nawet przeliczone, to jest ciekawe. Możemy sobie na przykład odblokować kolejne sloty na postacie, bo oczywiście mamy ograniczoną ilość slotów postaci, ale tylko jeden taki Dragonstone wystarczy do tego, żeby odblokować sobie kolejnych 5 slotów na postaci. Możemy sobie zregenerować naszą staminę. Stamina jest nam potrzebna do wykonywania kolejnych zadań. Każde zadanie wymaga określonej ilości staminy. I gdzie, czekajcie, Baba Shop, właśnie. U Baby możemy sobie kupować różne rzeczy, między innymi za te Baba Points, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Hello. A tutaj będzie Welcome to Baba Shop. Tak, tak, bo ja przenosiłem sobie konto z jednego tableta na drugi. Jak widzicie, mamy tutaj określone rzeczy, które możemy kupować za określoną ilość tych pointsów, tak. Możemy też kupować za Zeni, czyli walutę taką typowo Dragon Ballową, tak? Oni wykorzystywali właśnie walutę Zeni zawsze. Za to też możemy kupować. No i Treasure... Tutaj już nie pamiętam, co jest, bo ja w to nie wchodziłem. Aha! To są konkretne jeszcze inna waluta, którą zdobywamy w konkretnych zadaniach.
Z kolei na przykład te baba pońcy możemy sobie też otrzymać za m.in. charakter pońcy, za training itemsy i tak dalej, czyli... Kurde, ja tak mówię po angielsku, bo to widać po angielsku, a może nie wiecie, o co chodzi. W każdym razie można zamienić różne rzeczy właśnie na te baba pońcy. Lecimy dalej, czyli to, co jest clue. Wchodzimy w team. I mój team wygląda, ten taki główny, najlepszy wygląda w tym momencie tak, czyli mamy, a to może wejdźmy w postacie, czekaj, character list. I teraz tak, między innymi kto tam jest w tej ekipie. W ogóle to są moje wszystkie postacie aktualnie. Mam tych postaci 113, 130 miejsc. Dużo jest takich malutkich, takich o, typu właśnie Sayabany. To są takie postacie, dzięki którym możemy sobie ewentualnie potrenować nasze silniejsze postacie. Powiedzmy, że tym clue moim takim, który na samym początku mi wypadł, gdzie jest Gohan? Gohan był czerwony, o jest. SSR. SSR to jest jakby rzadkość tej naszej postaci, tak? Czyli na przykład jeżeli postać jest na poziomie N, w lewym dolnym rogu postaci macie, na przykład tutaj, macie N, widzicie? Tego gościa tutaj. Macie N, to jest najmniejsza jakby rzadkość, najsłabsza jednostka, później jest na przykład R, później jest chyba, nie wiem czy później nie jest SR, później jest SSR, później jeszcze UR chyba jest, to są kolejne jakby stadia, prawda? Więc powiedzmy, że ten mój jest Gohan tutaj jednym z najlepszych zawodników tak naprawdę. No i wszyscy ci, którzy mają SSR, to są zazwyczaj osoby, które są najsilniejsze. I oczywiście w tym momencie mamy takiego Gohana na maksymalnym poziomie, jaki może zdobyć. Na przykład drugi team, który leveluje, o, między innymi teraz, wczoraj mi wypadł Frezer na pierwszej formie, też możemy go, zobaczcie, ma 1 na 80 tutaj. Tutaj widać 1 na 80, czyli możemy 80 poziomów mu zdobyć i też postaramy się to zrobić, więc sprawdźmy sobie jakiś team, który możemy, bo to jest tak, ten team jest najsilniejszy, on jest na maksymalnych poziomach, on już punktów doświadczenia dla swojej drużyny nie zbiera, bo niestety nie może, bo jest na maksymalnym poziomie. Z kolei ten team jest teamem do expienia. I na przykład wejdźmy teraz sobie w expienie, w ogóle mamy do zrobienia tak, albo questy, czyli chodzenie po jakby mapie i wykonywanie zadań, które są powiedzmy powiązane troszeczkę z wydarzeniami właśnie w Dragon Ballu. Tutaj między innymi też możemy zdobywać... smocze kule, dzięki którym możemy oczywiście przyzywać Shenlonga i... oczywiście mieć jakieś życzenie do niego. W każdym razie wejdźmy na event. Wejdźmy na event i zobaczmy, co tutaj dzisiaj możemy zrobić. Jedyna bolączka tej gry, od razu powiem, jedyna bolączka tej gry jest taka, że ona czasami długo się ładuje, niektóre rzeczy. O właśnie, i daily questa zróbmy sobie, trenowanie z Mr. Momo? On był Momo, nie? O, i zobaczcie, w tym momencie, czekajcie, cofnę się jeszcze. Zobaczcie, że w tym momencie trenowanie z Mr. Momo jest na poziomie hard. I wymaga 10 staminy. Staminę jest to pomarańczowy pasek, który mamy na górze, więc jeżeli weźmiemy, podejmiemy to wyzwanie, to nam zabierze 10 punktów staminy. Stamina się regeneruje co 5 minut 1 punkt. I teraz tak, jeszcze możemy sobie zabrać, wziąć do pomocy jednego znajomego. Ja tutaj oczywiście wysyłałem różne zaproszenia innym takim, powiedzmy, proponowanym znajomym, którzy gdzieś tam grają. I na przykład weźmy sobie Goku Rose. On będzie nam pomagał, ale tutaj myślę, że na tym poziomie nie powinno nam to sprawić jakiegoś większego problemu, żeby takiego Momo pokonać. I teraz tak, tak wygląda ogólnie plansza, czyli powiedzmy ta część planszówkowa. Na dole mamy HP naszej całej ekipy. Jeżeli spadnie do zera, to oczywiście przegrywamy, możemy kontynuować za takiego Dragonstone'a, bądź trzeba się poddać i podejść jeszcze raz. I na dole mamy do wyboru trzy ruchy, tak? Czyli wybieramy jeden z trzech ruchów. I zazwyczaj poruszamy się po tej mapie tak, żeby zbierać rzeczy, które nam są aktualnie potrzebne. No akurat tutaj są Zeni, więc powiedzmy, że wezmę dwa, bo być może następnym razem wylosuje mi w tych trzech jeden. Nie wylosowało mi jeden, więc jedyne co mogę zrobić, to teraz dojść do tego bossa, czyli na przykład właśnie tego Mr. Momo. Liknijmy sobie dwa albo trzy, bo i tak na nim musimy się zatrzymać. Mr. Momo. I teraz tu jest taka zagadka, powiedzmy, logiczna, zręcznościowa, strategiczna. Musimy odpowiednio wykonać ruch aż do Mr. Momo. Widzicie, tak, prawdopodobnie kojarzycie podobne gry. Trzeba odpowiednio połączyć kolory, tylko że my nie możemy ich łączyć
konkretnie, tylko możemy klikać w pierwszy rząd, czyli jeżeli sąsiadują ze sobą konkretne kolory, to one jakby się połączą, tak? Czyli naszym celem jest jakby wykonać jak najdłuższy atak konkretnym kolorem. Jeszcze lepiej, jeżeli ten kolor będzie zgodny z kolorem postaci, bo jeżeli widzicie na dole, nasze postacie mają konkretne kolory, czyli ta oto tutaj pani ma kolor zielony, więc jej ataki techniczne, czyli teku, będą najmocniejsze, jeżeli pójdziemy kolorem zielonym. Tutaj mamy Goku młodego, on jest żółty, fizyczne ataki. Jeżeli będziemy wykonywać fizyczne ataki, to też będą one mocniejsze. Tak samo tutaj fioletowe. W prawym górnym rogu, tu mogę kliknąć, nie widzicie. W prawym górnym rogu mamy takie kółko kolorów. I to jest kółko jakby co na co działa. Czyli na przykład Mr. Momo, tutaj macie w lewym górnym rogu Mr. Momo i on jest int, inteligencja, fioletowy. Czyli na fioletowy, jeżeli sobie spojrzycie w prawym górnym rogu, ma najbardziej działa kolor ten żółty, czyli fizyczny. Czyli jeżeli byśmy na przykład wzięli Goku, no i niektóre postacie również ze sobą wzajemnie na siebie oddziałują, mają jakieś premie. Tak samo na samym początku walki widzieliście, że różne postacie się wyświetlały i pokazywało się, jakie mamy premie otrzymywane poprzez tą postać. Czyli na przykład powiedzmy, że sobie weźmy tak, bo tutaj możemy sobie kliknąć tak. I teraz zobaczcie, możecie zmienić sobie kolejność, możecie na przykład sobie wziąć teraz Goku, bo zobacz, w tym momencie jakby najlepszą opcją będzie pójść fioletowymi orbami, czyli tymi kolorami, dlatego że praktycznie cały środek jest nimi zapełniony, więc wszystkie ze sobą się połączą, a dodatkowo Goku jest fioletowy, więc oczywiście jego atak będzie mocniejszy przez to. Perfekt, nawet zobaczycie, bardzo możliwe, że zobaczycie teraz atak specjalny, jeżeli naładujemy ten, jeżeli odpowiednio dużo kolorków ze sobą połączymy, konkretnego koloru, to nasza postać wykona atak specjalny, tak zwany powiedzmy ultimate. No i widzicie, to się świeci super atak. No i oczywiście ostatnia już kobitka nam tu została, to już myślę, że bez problemu z tego względu, że powinien go pokonać tym super atakiem. Może zróbmy tak, żeby trochę wolniej walczyli. To się odbywa teraz automatycznie. Oczywiście Momo też nas bije, niestety mało. I teraz zobaczcie, tak wygląda Ultimate, na przykład tego akurat Goku. Bo oczywiście Goku, no Kamehame, bo to jest Goku podstawowy, powiedzmy nie jakiś Super Saiyanin, tylko w wersji podstawowej. Zaraz wam powiem, że możemy jeszcze trenować, plus też ewoluować nasze postacie w określony sposób. I zobaczcie teraz, jaką dostaliśmy tonę expa. Każda postać zdobyła 30 tysięcy expa. To jest daily quest, tylko raz dziennie można go zrobić i dostajemy bardzo, bardzo, bardzo dużo punktów doświadczenia, jak widzicie. No i pięknie. Za to też możemy, jak pokonaliśmy bossa, teraz mamy trzy ścieżki do wyboru. W lewo, prosto albo w prawo. Możemy podjąć decyzję. W lewo są to itemy, które pozwalają nam jakby w trakcie walki je wykorzystywać, czyli tak zwane support items. Czyli itemy pomocnicze, typu leczenie swojej drużyny, zmniejszanie obrażeń, które dostaniemy, zwiększanie obrażeń, które zadajemy. To się przydaje w przypadku trudnych walk, oczywiście. W prawo, czerwone te takie obwolutki, są to kapsułki z przedmiotami do treningów, czyli możemy trenować nasze postacie, one oczywiście otrzymują odpowiednią ilość expa, zależy jaki to jest przedmiot. Z kolei prosto są tak zwane Awakening Medals, tak, Awakening Medal. Tutaj jak najbardziej chcemy jak najmniejsze kroczki robić, oczywiście każda kapsułka ma różny poziom jakby rzadkości, więc te powiedzmy srebrne czy białe to są zwykłe, o teraz jedyna droga to jest tylko złota, a złota to jest akurat nas interesuje z tego względu, że złota to jest ultra rare, czyli medal, który jest bardzo rzadki. I to jest akurat jak najbardziej, także mamy te element losowości, mamy trzy możliwe drogi wyboru, czasami one się pokrywają, jak teraz w tym ostatnim momencie, czyli trzy razy trójki. Tak? Kolejna ranga, 57, maksymalna stamina jest to 60, czekałem na to, bo jedno zadanie jest takie, które wymaga 60 staminy, więc bardzo fajnie, będę mógł zrobić je na raz. Maksymalny koszt drużyny podniósł się do 143, dlatego że to też wam mogę... Kurde, w tej grze jest dosyć dużo rzeczy do opowiadania. I maksymalna ilość znajomych mogę mieć teraz 39. I zobaczcie, otrzymaliśmy na dole, to są przedmioty, które wynieśliśmy z takiego wydarzenia. No i między innymi ten medal jest to ten medal rzadki. Teraz może wam poopowiadam o tym, jak te postacie się trochę leveluje, prawda? Więc wejdźmy sobie na przykład między innymi w trening. Możemy
odbyć tutaj trening, a tutaj są jeszcze te samouczki, bo ja przenosiłem, jak już wspomniałem, konto sobie na inny tablet, to mi tutaj samouczki. Powiedzmy, że chcielibyśmy... kogo my byśmy chcieli ulepszyć? Kogoś, kto jest już blisko otrzymania poziomu. Na przykład... na przykład Trunksa. I teraz tak, Trunks jest w tym momencie... Dobrze mówię Trunks? Zawsze ludzie mnie poprawiają. Jest na 31 na 60. Tutaj macie. 31 na 60. I teraz tak, żeby trenować, wymagany jest przynajmniej jeden partner do treningu. Partner po treningu znika, więc dlatego ci tacy partnerzy, którzy są typu Sayabani, czy jakieś tam bardzo słabe jednostki, są bardzo dobre do treningów. Czyli na przykład Trunks jest... Strength, czyli czerwony. Możemy oczywiście auto uzupełnić, dlatego zobaczcie, wszystkich najsłabsze jednostki uzupełniło nam czerwonymi najsłabszymi jednostkami, czyli auto uzupełniło nam bardzo fajnie, ale my byśmy nie chcieli, powiedzmy, aż tak dużo poświęcać tych postaci na trening, więc sobie weźmy, powiedzmy, jakąś taką słabą jednostkę czerwoną, na przykład tą. Confirm. I teraz tak, możemy te przedmioty, o których wspomniałem, te przedmioty do treningów, to możemy sobie tutaj w tym momencie wykorzystać. I teraz odpowiedni przedmiot daje odpowiednią ilość expa. Na przykład ta skorupa daje chyba największą ilość expa. Możemy potwierdzić i zobaczyć, jak wzniesie się poziom naszego Trunksa, tak? 31 plus 21, czyli będziemy mieli 52 poziom, więc do 60 jeszcze trochę, ale możemy też zmienić mapę, na której będzie rozgrywał się ten trening. I oczywiście każda mapa też ma dodatkowe buffy do expa, te mapy też możemy między innymi znajdywać w kapsułkach. Dajmy sobie, powiedzmy, coś, czego mamy dużo, na przykład, tylko że to jest per training partner. 10 tysięcy per training partner. Pytanie, czy aż to się opłaca? Może nie. Zostańmy przy podstawowej, a dodajmy mu jeszcze jakąś tam inną opcję. Na przykład to 25, czyli będzie miał 56 poziom. 56 poziom. Dodajmy jeszcze coś, to może 58. Powiedzmy, że jeszcze jedne takie odważniki. No, powiedzmy. Będzie miał 59 poziom. Niech będzie. I teraz begin. I sobie zwiększymy level naszego Trunksa poprzez trening. To wygląda podobnie jak walki oczywiście w trakcie jakiegoś eventu, czy też questa. No i zobaczcie. Levelowanie. Możemy sobie kliknąć, żeby to przyspieszyć. Zwiększyły się oczywiście nasz atak, nasze zdrowie oraz nasza defensywa. I aktualnie mamy 59 poziom, malutko brakuje do ostatniego. O, i dostałem jeszcze osiągnięcie za wykonanie konkretnego questa. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Awaken. Możemy jakby ewoluować nasze postacie do lepszej formy. Na przykład innego Trunksa na maksymalnym poziomie. I zobaczcie, te medale, które zbierałem przed chwilą, te Awaken Medals, są tutaj po to, by na przykład naszego Trunksa jeszcze bardziej ulepszyć, czyli z SSR zrobić go UR, czyli Ultra Rapid, jeżeli ktoś się dobrze orientuje. Czyli musimy poświęcić 50 takich medali, 20 takich, 10 takich, 3 takie i 1 taki. I zobaczcie, jak Trunks się zmieni. Zmieni się w takiego bydlaka. No i oczywiście jego statystyki, też widzicie, jak wzrastają jego statystyki. Możemy też to cofnąć i zobaczycie, z jakich, na jakie możemy go tutaj ewoluować. Między innymi też można robić na przykład ze zwykłego Saiyanina, Super Saiyanina, Super Saiyanina 2 i tak dalej. To wszystko chyba gdzieś tutaj jest opisane właśnie, między innymi tutaj. To jest cała lista. Słuchajcie, jeżeli chodzi o teraz przyzywanie na przykład, tu jest dużo rzeczy jeszcze mógłbym wam opowiadać, ale chciałbym się skrócić z tego względu, że kto będzie zainteresowany, ten niech da znać w komentarzu, czy na przykład nagrywać właśnie takie materiały z Dokkan Battle. Może to być oczywiście ciekawsze, im większą będę miał drużynę, im lepszą będę miał drużynę. Teraz tak, chciałbym wydać sobie trochę tych punktów moich Dragon Stone'ów właśnie na takim odcinku do przyzwania jakiejś postaci. I między innymi mamy opcję tak, albo Dokkan Festival, czyli jakie mamy tutaj postacie w Dokkan Festival? Między innymi takiego Perfect Cela na
na SSR. To jest postać, która niedawno została w ogóle wprowadzona. Zobaczcie, takie to są najlepsze postacie, jakie tutaj są. Oczywiście to jest kwestia losowa, tak jak otwieranie skrzynek, otwieranie pakietów. To są jedne z najlepszych postaci, które możemy tutaj wylosować, ale wszystkie postacie mamy w character list. I tutaj jest z kolei, tutaj widzimy wszystkie. No tak szybko przejadę. O, na przykład to jest SSR jeszcze, ale jak zjedziemy sobie do samego dołu, to na przykład są SR, N i tak dalej. Więc to nie jest powiedziane, że otrzymamy te najlepsze postaci, ale jeżeli zrobimy multisummon, to mamy pewność, że jedna z postaci będzie, powiedzmy tam, poziomu SR albo wyższego. Możemy przyzywać single summon, czyli za 5 takich Dragonstone'ów jedną postać, albo multisummon za 50, 10 postaci, więc to jest 1-1, ale zawsze jak zrobimy multisummon, to mamy dodatkowo profity. Czyli na przykład, czekajcie, co tutaj mamy? Tu jest coś, jakiś profit z tego? Nie. Ale tutaj zobaczcie. Perform a multisummon to get Elder Kai. Elder Kai też do wytłumaczenia. W każdym razie jest dodatkowa postać. Zastanawiam się, o, a tutaj możemy zrobić summon za te friend points. Friend points otrzymujemy m.in. też za wykonywanie questów po prostu i branie jakiegoś tam znajomego do tego. To jest tak naprawdę branie znajomego, to jest branie jego postaci jakby tylko. Zobaczmy, Dokkan Festival. Nie, weźmy sobie tutaj, Dokkan Festival, niech będzie. Multisummon, Dokkan Festival, lecimy. Trzymajcie kciuki i zobaczymy, co z tego wypadnie. Multisummon. Oczywiście 10 przyzwań za 50 Dragonstone'ów. Ja mam 601 Dragonstone'ów. Potwierdzamy. Lecimy z unboxingiem albo z summoningiem tak naprawdę, bo to jest summon, a nie unboxing, czyli summoning. I tak to wygląda. Goku, oczywiście znamy wszyscy tą scenę, jeżeli ktoś się Dragon Ballem interesuje. Naciągamy i puszczamy. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wypadnie. Uwaga! Scouter? Gohan. Wiedziałem, Gohan. Już go widziałem. Gohan na SR. Okej. Okay. Teen Gohan. Chyba go nie mam. Więc jest okej. Okay. Lecimy następna. Czyli pierwsza... O nie! Z armicy. O. Zarbon. No nic, no trudno. No R. Niech będzie. To będzie do ćwiczeń. To jest C? Tak, C17. Dobrze, niech będzie. Ale tylko R, więc taka słaba postać. I ty jesteś SR, kolego. Mercenary Tao. No to niech będzie. Trzecia. To jest kto? Nie widzę. O, Namechanin. To jest chyba właśnie Nail. To nie jest Piccolo, tylko to jest Nail. O, też z Armii Cella. Fu, Cella. Freezera. Fu, przepraszam bardzo. Za dużo chcę powiedzieć i mi się język plącze i czasami gadam głupoty. No i mamy, proszę bardzo, Mr. Roshi, czyli tak zwany genialny żółw. W naszej polskiej wersji Nappa? Nappa, z tego co widzę. I też chyba do... Nie, R-ka tylko. No cóż... Piccolo? Piccolo, dobra. Ale tylko R. Niech będzie. Chaos. I OSR Chaos. No nic, powiem wam szczerze. Miałem nadzieję na jakiegoś SSR-a, czyli jeszcze lepszą postać, ale dobra, mamy Roshiego. Roshi może być ok, myślę, że sobie go zostawię, nie będę go przetapiał, powiedzmy, w treningu, ale na pewno taki Nappa pójdzie na przerobienie, taki Jace pójdzie na przerobienie, czy Zarbon przejdzie na przerobienie. Piccolo prawdopodobnie też. Piccolo prawdopodobnie też. Ale Teen Gohan jak najbardziej, będzie pasował do Videl. Z tego samego okresu, którą mam między innymi, mogę wam pokazać, czekajcie. Character list. Widel gdzieś tam była chyba w strength. Tak, jest tutaj Widel, proszę bardzo. To jest z tego samego oczywiście okresu, powiedzmy, w trakcie gry. Aha, ja wam pokazywałem, że możemy zwiększać... Awaken możemy robić naszej postaci, tak? Czyli możemy zrobić między innymi tak. Ale jeszcze jest coś takiego, jak... Dokkan Awaken. Czyli jakby zmiana po prostu formy. Zobaczcie, w tym momencie z takiego Frezera, powiedzmy tego podstawowego, możecie zrobić złotego, ale do tego potrzebujecie konkretnych medali, które są jeszcze rzadsze. Także masa tutaj jest takiej mechaniki, która być może się wam spodoba. Trudno powiedzieć, dajcie znać,
w komentarzach, czy chcielibyście trochę więcej właśnie takich materiałów. Być może poszukamy sobie smoczych kul, być może będziemy robić sobie taki unboxing, jak sobie to jeszcze odbiorę. Daily, get stronger by training. 100 tysięcy zeni, niech będzie. Ja sobie codziennie praktycznie robię daily questa, żeby otrzymywać dużą ilość doświadczenia właśnie z trenowania z Mr. Momo? Dobrze mówię, chyba Momo. Jeżeli coś, to mnie poprawcie, przepraszam. Bo tego tutaj jest naprawdę sporo. Na przykład możemy ćwiczyć z Mr. Roshi, czyli Master Roshi, czyli na przykład właśnie zdobywać te skorupy, które dają nam bardzo dużo expa. Czekajcie, czy coś tutaj mamy nowego, bo widzę, że to jakieś nowe się pojawiły. Ale między innymi postacie też możecie zdobywać właśnie w takich questach, jak tutaj są. Eventach, powiedzmy. Czy jest coś... zaraz, gdzie ja zdobyłem? Chyba tutaj. Właśnie, chyba tutaj. Patrzcie, możecie sobie wejść w informacje i wiecie, że... No gdzie jest ta tabelka? Jest. Zobaczcie, stage pierwszy otrzymacie taki medal, stage drugi otrzymacie taki. I tutaj na przykład Battle of Gods otrzymacie postać właśnie Songo, którym między innymi dzisiaj grałem, którym robiłem specjalny atak Ultimate podczas treningu. Więc tak też możecie zdobywać te postacie, poprzez pokonywanie ich w konkretnych eventach. Macie wtedy szansę na to, że zdobędziecie, albo pewność, jeżeli jest w takiej tabelce jako rewards. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, bo trochę długo wyszło tak naprawdę. Ja się nagadałem jak dziki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. I dajcie proszę znać, czy chcielibyście trochę więcej właśnie materiałów z takiego Dokkan Battle i czy was gra zainteresowała. Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam do grania, bo ja na pewno będę grał jeszcze długo, długo, długo. Bo Dragon Ball gdzieś tam w moim serduszku sobie siedzi od dziecka. No cóż... Tak już jestem. Dzięki jeszcze raz i do zobaczyska. Trzymajcie się, pa, pa!